PiS zwiera szeregi, bo obóz liberalno-lewicowy zwiera szyki. Bitwa się szykuje, szyki kontra szeregi. Bo oto Kwaśniewski spotkał się z Olechowskim i powstała impresja, że obaj partie liberalno-lewicową zakładają. Taki liblew. PiS ustami Gosiewskiego się przestraszył. Postkomuniści chcą odbudować swoją pozycję, a jednocześnie obóz liberalno-lewicowy zwiera szyki, żalił się Gosiewski. Będziemy się starali zrobić wszystko, aby osłabić tę formację, groził ten sam mąż. Nie wątpimy, no ale Kwaśniewski się odgryza. To szantaż, któremu na pewno nie ulegnę. Na pewno to chłop w szpitalu na oko umarł. Nie ulegnę. Założymy się? No, co może czekać Kwaśniewskiego ze strony PiS, gdyby stanął na czele nowej partii? Śmierć. A także, według zapowiedzi PiSu, akcje polityczne i konferencje prasowe, na których PiS będzie przypominać, cóż takiego zrobił dla Polski były prezydent. No strasznie się Kwaśniewski zmartwił. Oj. Tyle dla Polski zrobił, że te konferencje prasowe PiSu będą bardzo krótkie. Tu bym się na miejscu Kwaśniewskiego nie martwił. Na jego osiągnięciach PiS kapitału politycznego nie zbije. No, a teraz jakie akcje polityczne PiS ma na myśli? No, zamach karabinem, nie? Narobią mu na wycieraczkę samochodu, nie? Szyby w domu smołą pomalują i Kwaśniewski nie wstanie, nie? Bo będzie myślał, że jest noc. No i Kwaśniewski uznał, że te zapowiedzi to skandal. No, istotnie skandal. No i co? Traktuje je jako szantaż polityczny. Szkoda, i co z tego? Jęcz, kogo to obchodzi? Chyba tylko Kaczyńskich, którzy stoją przy barze, nie? Dwóch kowbojów. Jarosław mówi, widzisz tego gościa pod ścianą? Obraca się, nie? Tam jest ich trzech, mówi Lech. Tusk, Olechowski i Kwaśniewski. Jarosław obraca się, zabija Tuska i Olechowskiego i mówi, bratu, ten co został, wkurza mnie. Tak więc wracaj, Aleksandrze, baby. Jesteś PiSowi potrzebny. Wrogów nigdy za dużo.